Halo, dzień dobry, Andrzej Pastuszek, bloger SC, boxing.pl. Kolejny odcinek, dzisiaj robimy Q&A, które już od jakiegoś czasu obiecywałem. Jeśli nie odpowiedziałem na wszystkie pytania, to jeszcze je ponówcie, zrobimy to w następnym Q&A, albo odpowiem przy najbliższej okazji w kolejnym RSC. Tych pytań było dużo, tak jak zawsze pytania bardzo ciekawe, tak jak zawsze dzięki za lajki, za udostępnianie. Proszę o nowe subskrypcje, proszę o wspieranie na Patronite, także o śledzenie mnie na Twitterze, tak jak zawsze pod wideo podrzucam te linki. A teraz już zaczynamy, bo pytań było bardzo dużo, bardzo ciekawe. Będę starał się to na niektóre w skrócie odpowiedzieć, dlatego że było tego naprawdę sporo. Kto ma szansę pokonać Canelo w wadze średniej, w wadze super średniej? Do tej pory największe szanse dawałem Callumowi Smithowi ze względu na rozmiar, ze względu na siłę, szybkość, styl walki, natomiast pojedynek z Johnem Ryderem obnażył trochę Calluma Smitha. Ja zresztą wspominałem wcześniej, że jego trener Joe Gallagher nie poszedł do przodu z boksem Calluma Smitha, że jest to boks bardzo bazowy, bardzo tradycyjny, bardzo mało wszechstronny. To było skuteczne, o dziwo, z Georgeem Grovesem. Jeszcze ta taktyka pięknie zafunkcjonowała. To, co świetnie umie Callum Smith, czyli te kontry z bloku, ma kapitalny lewy sierpowy z bloku. To zafunkcjonowało z Georgeem Grovesem, natomiast John Ryder już obnażył te braki Calluma Smitha, czyli brak wszechstronności, czyli ten jednostronny boks, bardzo sztampowy, ta obrona polegająca na podnoszeniu gardy. Niestety, to na najwyższym poziomie jest troszeczkę za mało. Mówiłem, że trener Joe Gallagher blokuje rozwój Calluma Smitha. Zaczyna być to coraz bardziej niestety widoczne. W tej sytuacji już te szanse Calluma Smitha z Canelo maleją, chociaż on na pewno lepiej byłby przygotowany i taktycznie, i fizycznie do walki z Canelo. Być może troszeczkę Johna Rydera zlekceważył Callum Smith, ale jednak wyszły tam braki. Jednostronność boksu Calluma Smitha była nadzwyczaj widoczna w tym tamtym pojedynku. W tej sytuacji na pewno arcyciekawa będzie walka z Billy Joe Saundersem, który zaproponuje na ringu rzeczy, których Canelo dawno nie widział. Nie widział od czasów Austina Trouta. Właściwie Billy Joe Saunders jest bardziej ofensywny niż Austin Trout. Także ten problem może być podobnie spory dla Saula Canelo Alvareza. Na pewno bardzo chętnie zobaczyłbym go z Dimitriusem Andrade'em, z Jermallem Charlo. Myślę, że Jermall Charlo byłby teraz takim bardzo dużym wyzwaniem. No bo GGG widać jednak, że ta forma zniżkuje, że ta forma leci w dół, że jednak wiek, te wszystkie pojedynki wywarły swoje żniwo, chociaż pewnie też GGG na pojedynek trzeci z Canelo jeszcze przygotowałby dobrą dyspozycję, jeszcze by się sprężył. Na ten moment myślę, że właśnie Billy Joe Saunders to jest ciekawa propozycja, również Andrade, również Jermall Charlo na pewno byliby dużymi wyzwaniami dla Canelo, ale w każdym z tych starć faworyzowałbym Canelo. Nieprzeciętna inteligencja ringowa, coraz większe możliwości. Myślę, że byłby faworytem w każdym z tych pojedynków Canelo Alvarez, ale jeżeli sędziowie będą punktować uczciwie, oczywiście wiadomo, że będą faworyzować Canelo w tej walce z Billy Joe, ale to pewnie pójdzie na punkty i to jest bardzo, bardzo ciekawy pojedynek. Billy Joe Saunders, leworęczny, świetnie przemieszczający się po ringu, dobra defensywa, duża ringowa inteligencja. Na pewno Canelo będzie miał pewien kłopot ze ścinaniem ringu w pojedynku z Billy Joe Saundersem. Teraz trochę o tych fantasy matchups, które zawsze zadajecie mi pytanie na temat tych pojedynków zawodników z różnych epok. Było też pytanie, czy ma sens umieszczanie w dziesiątkach zawodników, którzy dzisiaj przynależeliby do wagi cruiser, kiedyś byli ciężkimi. Myślę, że to ma sens. Historycznie sukcesy tych zawodników są udokumentowane. Wiadomo, kto był kim, w jakiej epoce, kto ma wartościowe zwycięstwa, kto tych zwycięstw wartościowych ma mniej. Oczywiście ja ze śmiertelną powagą nie podchodzę do wszelkiego rodzaju rankingów. To jest raczej forma umowna, forma zabawy bardziej, bo tylko w ringu tak naprawdę wiemy, kto był lepszy, jeśli ci zawodnicy sprawdzą się ze sobą. Niemniej uważam, że jak najbardziej ma sens w historycznych rankingach umieszczanie pięściarzy lat 70., 60., dla mnie nawet wcześniejszych, dlatego że tak jak mówię, wiedza jest bardzo, bardzo duża na temat tego, kto był kim, w jakiej epoce boksu, jaki był poziom tych zawodników. Także dla mnie jest to sensowne. Czym innym są te fantasy matchups, bo to bardziej w formie zabawy trzeba traktować walkę
Tak, o którą na przykład mnie pytacie, Tyson Fury versus Larry Holmes. Bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje mi się, że aktywność, kombinacje, intensywność boksu Larry'ego Holmesa dałaby mu zwycięstwo punktowe nad Fury'm, ale tak naprawdę trudno powiedzieć, bo nigdy Holmes nie mierzył się z takim zawodnikiem jak Fury, z tak dużym, tak szybkim, tak mobilnym, potrafiącym tyle w różnych dystansach, potrafiącym ogłupić przeciwnika, zmienić pozycję, grać przeciwnikiem psychologicznie, także stawiałbym na Holmesa na punkty, natomiast jest to typ obarczony tak wieloma znakami zapytania, że nie mam do tego przekonania, ale jeśli bym musiał, to powiedziałbym Larry Holmes na punkty. Dlaczego waga cruiser nie jest popularna w USA? Dlatego, że jest pomiędzy tradycyjnymi kategoriami, czyli wagą półciężką, ciężką, to są najstarsze kategorie wagowe. Amerykańscy fani są tradycjonalistami. Waga cruiser jest nowa, waga cruiser od niewielu lat jest, także bardziej są cenione wagi półciężka, waga ciężka. Waga cruiser jest traktowana jako taki sztuczny twór, dlatego że tamte tradycyjne kategorie mają wielką wartość historyczną. Masa genialnych pięściarzy boksowała właśnie w wagach półciężkiej, w wadze ciężkiej, natomiast cruiser jest to sztuczny twór stworzony jakiś czas temu pomiędzy tymi kategoriami. Oczywiście jest miejsce na te kategorie, dlatego że odległość między półciężką a ciężką jest duża, ale jednak fani w USA nigdy tej kategorii tak naprawdę nie pokochali, nie kupili, nie zaakceptowali. Jakie było największe zwycięstwo jednego z moich ulubionych pięściarzy, Roberta Durana? Największy, najlepszy występ. Na pewno pierwsza walka z Sugarem Rayem Leonardem. To jest w ogóle dla mnie jedno z największych zwycięstw w historii boksu, dlatego że Duran przychodził do wyższej kategorii, miał tam zawodnika już obytego w tej kategorii, zawodnika, który był od niego szybszy, prawdopodobnie silniejszy fizycznie, bardziej utalentowany, bo fenomenalnym talentem był Sugar Ray Leonard. Wszystkie atuty stały po stronie Leonarda, niemal wszystkie atuty, natomiast Duran zawalczył genialną walkę, to był najlepszy pokaz boksu inside, czyli boksu w zwarciu, być może w historii boksu. Zrobił to na tle genialnego, fenomenalnego zawodnika, który był od niego większy, tak jak mówię, szybszy, prawdopodobnie silniejszy fizycznie, natomiast wykorzystał wszelkie umiejętności, wszelkie triki walki inside Roberto Duran i dał po prostu tam lekcję boksu inside Leonardowi. W każdym dystansie potrafił boksować Roberto Duran, potrafił ograć, nawet momentami ogrywać Leonarda z dystansu, natomiast o zwycięstwie w tym genialnym pojedynku toczonym na niesamowitym poziomie zadecydowały właśnie umiejętności Roberto Durana inside. Naprawdę warto zobaczyć. Ta walka jest w niesamowitym tempie, 15 rund na niesamowitej intensywności. Tu wzniósł sztukę tego boksu w budce telefonicznej na najwyższą wysokość Roberto Duran. Oczywiście miał i wiele innych fenomenalnych zwycięstw. Jego zwycięstwa, kiedy był stary nad Barclayem, jego zwycięstwa z zawodnikami dużo od niego większymi są też bardzo, bardzo wartościowe. Kilka takich genialnych pokazów boksu miał co najmniej Roberto Duran, ale ja jednak najwyżej stawiam zwycięstwo w pierwszej walce nad Sugarem Rayem Leonardem. Potem się powiadało, że Leonard miał złą taktykę. Leonard boksował tak zawsze, dopiero po raz pierwszy w rewanżu zaczął więcej ruszać się po ringu. Leonard też wykańczał swoich przeciwników, też był ultraofensywny bokserem, kiedy zmierzył się z Roberto Duranem. Genialny pokaz boksu, warto to obejrzeć. Historyczna walka, tak jak wspomniałem, co niektórym z Was się nie podoba, że to powtarzam, ale niestety pewnie tej maniery szybko nie wyeliminuję. Jedno z największych zwycięstw z historii boksu, dlatego że genialny mniejszy zawodnik pokonał genialnego większego zawodnika. To się bardzo, bardzo zdarza. Na takim poziomie decydują niuanse. Bardzo często ten rozmiar ma ogromne, kapitalne znaczenie. Tutaj Duran potrafił to przejść, te wszystkie swoje deficyty i pokonać fenomenalnego Sugara Raya Leonarda. Także moim zdaniem to zwycięstwo jest najlepszym pokazem boksu Durana, chociaż było ich z pewnością więcej. O każdej z tych walk, o jakich wspominałem, to można by było zrobić oddzielny program. Pytanie, czy Austin Trout ma szansę w wadze półśredniej? Moim zdaniem jest za późno na to przejście, ale to jest bardzo, bardzo ciekawy ruch ze strony Austina Trouta. Sam jestem ciekawy, jak to wyniknie. Prime Austin Trout to są walki z Miguelem Cotto, to są walki z Canelo.
później potrafił utrzymać dobrą formę, pokazywał się ze świetnej strony, choćby w walkach z braćmi Charlo, natomiast nie jest już to zawodnik w swoim najlepszym czasie, także myślę, że to przejście jest trochę późno. Jeśli chodzi o historyczne zejścia w dół i sukcesy, to było tego bardzo, bardzo mało. Ja powiem z pamięci takie rzeczy, które pamiętam. Na pewno Roy Jones Jr. potrafił po walce z Ruizem w wadze ciężkiej zejść jeszcze do półciężkiej, pokonać Darvera. Były kontrowersje, moim zdaniem Jones wygrał zasłużenie. Jones był uznawany za przykład zawodnika, któremu przejście wyżej bardzo, bardzo nie posłużyło. On rzeczywiście nie wrócił ten sam. Ale jednak ponowne zdobycie tytułu w wadze półciężkiej, zwycięstwo z Tarverem było historyczne. To było wielkie, wielkie osiągnięcie Roya Jonesa Juniora. Potem te nokauty na Jonesie przyćmiły to, ale tak naprawdę to był wielki sukces. To, że potrafił odzyskać ten tytuł, bo przybrać tyle kilogramów, to znaczy w wypadku Jonesa może nie było to aż tak dużo kilogramów, natomiast miało to kapitalne znaczenie w dalszej części jego kariery. Generalnie był to pewnie błąd, jeśli chodzi o wagę półciężką, gdyby wtedy waga cruiser była w jakimkolwiek sposób rozpoznawalna w Stanach, być może szedłby do cruiser, a nie półciężkiej, ale szedł do półciężkiej, potrafi odzyskać tytuł z Tarverem, to jest wielkie osiągnięcie. I te nokauty późniejsze nie powinny tego zmazywać, bo to był wielki wyczyn Roya Jonesa. Tommy Hearns potrafił po walce z Haglerem średniej zejść z powrotem do wagi junior średniej i odzyskać pas, ale tak jak mówię, to są przypadki jednostkowe z ostatnich lat. Na pewno fenomenalny wyczyn Nonito Donaire, który powrócił do kategorii muszej. Nonito Donaire zawędrował już do piórkowej, to było za wysoko, nie wrócił nawet do swojej koronnej super koguciej, przepraszam, tylko do wagi koguciej, nie muszej, tylko koguciej, do bantamweight, gdzie fantastycznie sobie radził w turnieju WBSS. Wielu z nas myślało, że to przypadkowe było zwycięstwo jego nad Ryanem Barnettem. Przyszłość pokazała, że to wcale nie było przypadkowe. Miał oczywiście dużo szczęścia, że Barnett dostał kontuzji. Natomiast klasa, jaką zaprezentował Nonito Donaire w pojedynku finałowym z Inoue, mówi sama za siebie. Także nic przypadkowego, po prostu Nonito Donaire potrafił wrócić do wielkiej formy w niższej kategorii wagowej, tym bardziej, że tutaj było to zejście aż z powrotem do wagi koguciej. Wielki wyczyn Nonito Donaire'a. To są takie przykłady, które w tej chwili mi przychodzą do głowy. Pytanie było, czy bardziej techniczne analizy mógłbym robić, tak jak na przykład na kanale Morning Combat. Oczywiście chciałbym coś takiego robić, ale to będzie dopiero jak ogarnę te wszystkie kwestie techniczne. Nie mam w tej chwili zbyt wiele na to czasu, ale wtedy przydałoby się to uzupełniać jakimiś grafikami, uzupełniać fragmentami walk. Niestety nie mam za bardzo czasu tego ogarniać. Także na razie w takiej formie to pewnie będzie, jakiej jest. Więcej tych fantazy matchup. Pacquiao versus Mikey Garcia. Kilka lat temu w niższej kategorii wagowej pewnie postawiłbym na Garcia. W tej chwili postawiłbym na Pacquiao, na pewno czkawką odbije się Garcia, to przejście wyżej, ta walka za rolem z Spencem zupełnie moim zdaniem niepotrzebna, ale jednak poleciał na kasę Mikey Garcia. Myślę, że nie jest już tym samym pięściarzem po tamtej walce i ciężko mu będzie wrócić do dawnej dyspozycji. Ten wcześniejszy Mikey Garcia chyba byłby moim faworytem z Pacquiao w odpowiedniej kategorii wagowej, w półśredniej. Moim zdaniem faworytem w tej chwili byłby Manny Pacquiao. Ennis versus Ortiz Jr. Już o tym mówiłem. Zawsze postawiłbym na Ennisa Bootsa. Myślę, że Ortiz Jr. też będzie świetnym pięściarzem, ale Ennis jest już w tej chwili świetnym pięściarzem. Myślę, że Ennis już jest gotowy na Spence'a, już jest gotowy na Crawforda i takie właśnie pojedynki bym zobaczył. Mam nadzieję, że do tego dojdzie. Fenomenalny pięściarz na miarę pound for pound. Jaren Ennis. Ortiz Junior być może w przyszłości też, ale na ten moment Ennis. Lopez versus Haney. Wydaje mi się, że David Haney miałby atrybuty na Lopeza, jeśli chodzi o walkę Luke Campbell z Haney. W tej chwili Luke Campbell za rok, dwa to już będzie Haney,
który bardzo szybko robi postępy. Wspominałem o tej jego etyce pracy. Jest niesamowita, czasem to jest ważniejsze niż ten sam czysty talent, a połączenie talentu z talentem do ciężkiej pracy, jakie ma właśnie Heini, myślę, że zaowocuje wielkimi sukcesami w przypadku tego zawodnika. Linares versus Ryan Garcia. Myślę, że w tej chwili to są wciąż inne kategorie wagowe. Natomiast gdyby udało się skusić Linaresa do jakiegoś tam catchweightu z Ryanem Garcia, no to byłby to bardzo ciekawy skalp na koncie Ryana Garcia, dlatego że Linares już jest powoli takim zawodnikiem upadłym. Myślę, że to byłby ciekawy skalp Linares dla tych młodych wilków. Może niekoniecznie dla Ryana Garcia, może bardziej dla takich zawodników właśnie jak Lopez, jak Heini, być może jak Gervonta Davis. Myślę, że Ryanowi Garcia jeszcze troszeczkę do tych zawodników brakuje, chociaż zaczął też się rozwijać. Nie miałem wielkiego, bardzo wysokiego zdania o Ryanie Garcia, ale trzeba przyznać, że chłopak czyni postępy. Wybrał ciekawy team trenerski, szkoleniowców Canelo. Myślę, że to jest krok w dobrą stronę. O szkoleniowcach Canelo opowiem jeszcze przy innej okazji, w tym właśnie Q&A, bo miałem zamiar o nich wspomnieć. Tutaj o Donerze już wspominałem. Było dużo szczęścia z Barnettem, ale to, co zrobił z Inoue, wielka, wielka klasa. Pytania były od Dimitrija Piroga i Aika Ibeabuchiego, jak mogły się potoczyć te kariery. Pirog był kapitalnym pięściarzem. Poważna kontuzja kręgosłupa zmusiła go do zakończenia kariery. Wydaje mi się, że z GGG przegrałby. Byłby to świetny pojedynek, ale jednak tak niekonwencjonalnych pięściarzy lubił GGG. Ten techniczny boks GGG myślę, że wziąłby w górę w starciu z Pirogiem. Natomiast bardzo, bardzo ciekawy pięściarz Dimitri Pirog i oczywiście on też jeszcze miał duże pole do rozwoju. Jeśli chodzi o Aika, ogromny potencjał. Potencjał, jak to mówią, sięgający niebios. Niestety psychika jest integralną częścią boksu, integralną częścią sportu, także prędzej czy później myślę, że Ajek zmalowałby coś konkretnego. Oczywiście mówię o bardzo negatywnych rzeczach i ta kariera prędzej czy później by padła. Także trudno powiedzieć. Nie było żadnego przypadku w tym, co się stało z Ajkiem. Wszyscy, którzy z nim się stykali, wiedzieli, że jest to człowiek niespełna rozumu. Także nie sądzę, nawet jeśli zdobyłby tron, że wytrwałby na tym tronie bardzo długo. To był po prostu szaleniec. Najlepszy bokserski duet komentatorów. Jeśli chodzi o zagranicę, pytanie było o Polskę, ale ja odpowiem też przy okazji o zagranicy. Poli Malinadzi uważam, że jest genialnym analitykiem w parze z Alem Bernsteinem, który też świetnie czyta boks. Oni najbardziej mi odpowiadają. Czasem z nimi komentuję też Mauro Ranallo. On jest zbyt histeryczny, troszeczkę za bardzo chce nakręcić atmosferę. Bardzo cenię z byłych bokserów Tima Bradley'a, Andre Warda, Roya Jonesa Juniora. Myślę, że wnoszą bardzo dużo swoimi analizami. Ostatnio słuchałem Andre Berto. Myślę, muszę powiedzieć, że jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony Andre Berto. Nie wiem dlaczego nie sądziłem, że on jest w stanie takie znakomite analizy robić, ale po walce Fury'ego z Wilderem widziałem taki program i Andre Berto zaskoczył mnie tym swoim insight. Naprawdę warto byłoby tego kolesia zapraszać, nawet w miejsce tych wyżej wymienionych. Byłem pod wielkim wrażeniem fachowości Andre Berto. Nie wiem dlaczego, być może jego boks nie wyglądał zbyt intelektualnie, te jego IQ być może nie imponowało w ringu, natomiast poza ringiem rzeczywiście robi bardzo duże wrażenie. Tylko raz go widziałem, ale rzeczywiście to jest niesamowity fachura. Jeśli chodzi o Polskę, to zobaczyłbym taki duet jak Maciek Miszkin i Piotr Jagiełło. Wiem, że to są inne telewizje, ale to na pewno. Założę się, że byłby to świetny duet. Jeśli chodzi o Maćka, to bardzo dostał za, oberwało mu się za ten pojedynek szpilki z Radczenko. Ja też się nie zgadzam absolutnie, że szpilka ten pojedynek wygrał, natomiast generalnie Maciek jest świetnym komentatorem. Dla mnie to jest numer jeden. Piotrek Jagiełło z jedynki też bardzo dobrze komentuje walki. Myślę, że jego duet z Kacprem Bartosiakiem, tylko chyba raz do tego doszło, był bardzo dobry. Pan Szczęsny, no niestety. To jest na pewno sympatyczny facet, na pewno szersza publiczność być może lubi jego komentarz. Moim zdaniem, jeśli chodzi o ten sam czysty boks, ma zbyt małą wiedzę,
taki duet właśnie Piotra Jagiełły z tym Kacprem Bartosiakiem z Weszło byłby świetny. Ich komentarz bardzo mi się podobał. Nie pamiętam już dokładnie, jaki to był pojedynek, ale myślę, że zrobili to bardzo, bardzo dobrze. Także ci wspomniani panowie, o których mówiłem, to dla mnie są liderzy w Polsce. Jeśli chodzi o te style w boksie, o szkoły w boksie, ja już się na ten temat wypowiadałem, mówiłem już o tym, że te szkoły boksu już trochę są archaiczne, te podziały, ale jednak jakieś tam podziały można wciąż zaobserwować. Jeśli chodzi o szkołę meksykańską, to wiadomo, że ten lewy sierpowy na dół, że walka na przedniej nodze, że kombinacje ciosów, że agresja, że te cechy wolicjonalne są najważniejsze, a jednak tacy pięściarze jak Juan Manuel Marquez, Juan Francisco Estrada, czy chociażby Canelo kompletnie temu zaprzeczają, na pewno za krzywdzące, by uznał takie sytuowanie meksykańskiego stylu Nacho Beristain, który był właśnie trenerem Juana Manuela Marqueza. Jeśli chodzi o tą szkołę radziecką, to wiadomo, kapitalne poruszanie, kapitalne wyszkolenie techniczne, również świetne przygotowanie fizyczne. Ta szkoła kubańska i radziecka to jest właściwie to samo, bo przecież trenerzy radzieccy przywieźli tę myśl szkoleniową na Kubę, natomiast wiadomo, Kubańczycy to gibkość, lekkość, to atletyzm dodany do tych wszystkich walorów pięściarzy radzieckich, dlatego właśnie tak genialnymi pięściarzami byli pięściarze kubańscy, dlatego że do tych wszystkich fantastycznych podstaw radzieckiego boksu dodali właśnie tą zwinność, gibkość, lekkość plus niesamowity reżim treningowy na Kubie. Niestety większość tych zawodników po opuszczeniu ringów amatorskich, po przeniesieniu na ringi pro, niestety już nie mając tego bata nad głową, podupadli, nie potrafili trenować tak mocno, nie potrafili trenować tak ciężko i to wszystko w ich wypadku się rozsypało. Jeśli chodzi o szkołę amerykańską, to jest taka najbardziej pewnie kompleksowa, dlatego że tam jest tych milion stylów w boksie, milion, może nie milion, ale tysiące trenerów. Każdy z tych trenerów ma właściwie swoją szkołę. To jest szkoła oparta na sparingach, to jest szkoła oparta właśnie na tej reaktywnym boksie, czyli dopasowywaniu się do przeciwnika. To jest co są pięściarze coraz wszechstronniejsi. Myślę, że USA nie ma takiego jednego stylu, że to jest, jeśli chodzi o USA, takie wszystko najbardziej kompleksowe, czego bardzo brakuje polskim trenerom w tej myśli szkoleniowej. Na pewno to już też wielokrotnie o tym mówiłem. U nas jest taki sztywny podział wynikający z boksu amatorskiego na boks w dystansie, czyli long range i boks w półdystansie, czyli mid range. Tylko że sama nazwa mid range, czyli półdystans, wskazuje, że jest to coś pomiędzy, czyli czegoś tu brakuje w tym polskim boksie, a brakuje właśnie walki inside, walki w budce telefonicznej, walki w zwarciu, umiejętności położenia głowy właśnie we właściwym miejscu, żeby uniknąć ciosów podbródkowych, wplatania rękawic tak, żeby można było zadawać ciosy jedną ręką, przytrzymywać przeciwnika drugą, tak żeby on nie mógł zadawać ciosów, umiejętnych wyjść z tych zwarć, umiejętnego wchodzenia do klinczu, asekuracja przed ramionami, kontrola rękami głowy przeciwnika. To są wszystko elementy, które w tej szkole bardzo kuleją polskiej, dlatego że ona była nastawiona na boks amatorski. Jak to można zmienić? Można jeździć na staże, można podpatrywać trenerów z innych krajów. Można wręcz czasem śledzić nowinki na YouTube, oglądać walki zawodników najlepszych. I nie tylko aktualnych, na przykład zawodników z dawnych lat. Kiedyś też wspominałem o tym, miałem kontakt z pewnym trenerem, który właśnie miał stażu Fritza z Dunka i Fritz z Dunek nawet w bardzo, bardzo podeszłym wieku, trenując Witalija Kliczkę, oglądał na YouTubie starych mistrzów z lat 30. wszelkie możliwe materiały, żeby stamtąd coś wyciągnąć. Przecież ta wiedza jest darmowa, można się uczyć, można wyciągnąć wnioski, można podpatrywać nawet pojedyncze akcje. Polscy trenerzy mogą to robić, mogą podpatrywać swoich kolegów z zagranicy. Teraz to oczywiście będzie utrudnione, ale też przecież można analizować cały czas walki, cały czas się kształcić, cały czas samemu uczyć się nowych rzeczy, nie pozostawać w tym sztampowym boksie, tylko po prostu uczyć boksu we wszystkich dystansach, bo boks zawodowy to nie jest półdystans i dystans, tylko to są trzy dystanse, w których można zadawać ciosy: long range, mid range i box inside. To niestety najbardziej w tym polskim boksie
kuleje. Jeśli chodzi właśnie o trenerów, mówiłem o tym Fritzu z Dunku. Warto na przykład śledzić trenerów Canelo Alvareza, zwłaszcza tego młodszego Ediego Reynoso. On przeszedł duży rozwój, tak samo jak przeszedł swój rozwój Canelo. Boks Canelo bardzo zmienił się przez cały czas trwania kariery. Canelo jest to zawodnik bardzo, bardzo wszechstronny. Oczywiście dużo można na karb tej inteligencji ringowej, na tej chłonności wiedzy Canelo, ale też jego trenerzy zrobili ogromną, ogromną robotę, żeby sami się zmieniać, żeby sami powiększać swoje umiejętności trenerskie, żeby sami odnajdywać się w tych różnych stylach boksu. I Ediego Reynoso też tu na pewno trzeba by było pochwalić, bo te postępy Canelo nie wynikają tylko z tego, że on jest zawodnikiem ogromnie zdolnym. Jeśli już mówimy o Canelo, to był taki fantasy matchup Canelo de la Hoya. Gdyby oni byli tego samego rozmiaru, moim zdaniem zwyciężyłby de la Hoya, natomiast oni nie są tam takiego samego rozmiaru i tu moim zdaniem doszłoby do tego samego, co doszło do walki, w walce de la Hoya z Bernardem Hopkinsem, czyli precyzyjny lewy sierp na wątrobę jest tym mistrzem Canelo. Myślę, że w ten sposób poległby de la Hoya również w pojedynku ze swoim podopiecznym. Oczywiście nigdy do tego nie dojdzie. Gdyby byli tych samych rozmiarów, myślę, że tutaj górę wziąłby de la Hoya. Genialny lewy prosty, fantastyczne kombinacje, zmysł do ofensywnego boksu. To była tak naprawdę maszyna Oscar de la Hoya. On być może sobie troszeczkę zepsuł karierę tym, że nie windował zera, tylko walczył z najlepszymi non-stop, ale warto pamiętać o tym pięściarzu. Prime de la Hoya to był fenomenalny bokser. Pytanie było o walkę Szeremety z Sulęckim. Nie tylko ze względu na sympatię do Stricha. Myślę, że Sulęcki szybszy, dokładniejszy, lepiej wyszkolony, ten jego chirurgiczny prawy. Myślę, że nękałby non-stop Szeremetę. Szeremeta to bardzo solidny pięściarz, ale jednak myślę, że Maciek ma więcej talentów, więcej czystej klasy sportowej. Ta walka z Andrejdem wypadła bardzo, bardzo źle. Przesłoniła inne pojedynki Maćka, w których pokazał bardzo dużo umiejętności. Stawiałbym na Maćka Słęckiego na punkty. Mayweather versus Sugar Ray Leonard. Leonard był większy, prawdopodobnie szybszy, na pewno miał szybsze ręce, na pewno bił ciekawsze kombinacje. Myślę, że nie byłby do utrzymania w dystansie przez Floyda Mayweathera. Był to zawodnik zbyt duży, zbyt dobrze wyszkolony. To był fenomenalny talent ruchowy Sugar Ray Leonard. Też kariera nie do końca spełniona przez kontuzję, przez to, że Leonard nie miał aż tak dużo tych pojedynków, natomiast to była też maszyna. To był zawodnik, który w swoim prime potrafił poruszać głową nawet w trakcie zadawania swoich ciosów, tak więc nie był wcale łatwy do skontrowania. Niesamowity w ofensywie, niesamowite bił kombinacje Sugar Ray Leonard. Myślę, że Leonard pokonałby Mayweathera na punkty ze względu na rozmiar, ze względu na fantastyczny talent. Tego zawodnika nie dałoby się utrzymać w takim boksie, jaki uwielbia Mayweather, czyli taktycznym boksie z dystansu. Myślę, że byłoby to niemożliwe. Sugar Ray Leonard po prostu umiał za dużo. Przyszłość szpilki. Na sukcesy nie ma żadnych szans, tu nie ma się co oszukiwać, żadnych pasów poważnych. Oczywiście Artur już nie ma szansy zdobyć. Wszystko zależy od tego, na jakim poziomie on chce walczyć. Jeśli chce walczyć na poziomie Radczenki, jeśli chce stoczyć rewanż z Radczenką, to myślę, że może wygrać. Odpowiednio przygotowany, myślę, że gdyby miał jakąś walkę rozgrywkową, już o tym mówiłem, to mógłby sportowo pokonać Radczenka. Natomiast to z tego niewiele wynika, to nie zmienia przyszłości szpilki, jego perspektyw w wadze cruiser, czy on tą walkę dostał od sędziów, czy nie dostał, czy wygrałby sportowo, dlatego że już widać mniej więcej, jaki ten poziom jest, widać, że pewnych błędów całkowicie wyeliminować się nie da, to będzie po prostu na wyższym poziomie skarcone. Jeśli chce rywalizować z takimi zawodnikami, to jak najbardziej może, jeśli myśli o wyższych celach, to będzie musiał niestety obejść się smakiem, oczywiście nie mi zamykać komuś drogę, ale ta walka, tak jak mówiłem, odsiała ziarno od plew. Ten pojedynek z Radczenką. Ja wcale nie zmieniłem zdania. To, że lepiej przygotowany Szpilka mógłby wygrać z Radczenką, absolutnie
nie świadczy o tym, że ma szansę na jakiekolwiek sukcesy w wadze junior ciężkiej, dlatego że przecież Radchenko to jest tylko journeyman. Solidny zawodnik ze sporymi umiejętnościami, ale jednak nie ma też co go przeceniać. Pytanie było o rękawice Fury'ego. Uważam, że to jest kompletna bzdura. Przy bandażowaniu dłoni, przy nakładaniu rękawic, przecież był członek teamu Wildera, jest to wszystko podglądane, wszyscy na to patrzą, jest to nonsens, myślę, że wyciągają takie rzeczy ludzie, którzy nie wyobrażali sobie, że Fury jest w stanie wygrać przed czasem z Wilderem. Geneza tego sukcesu, tego, że Fury bił mocniej, była zupełnie gdzie indziej. Ja o tym mówiłem zupełnie inaczej, bił prawy prosty, szło za tym całe ciało, to było właśnie z nogą zakroczną. Wcześniej ten prawy był bity niemal zawsze w locie Fury'ego. To był boks w trakcie poruszania. Nie było tej ugruntowanej pozycji. Nie było tego przeniesienia ciężaru ciała. Natomiast tu była praca nad tym. Była praca nad timingiem tego ciosu. Bardzo dużą pracę wykonał Fury w zmienieniu swego stylu na ten ofensywny boks i świetnie to zrobił. Zrobił to genialnie. To była geneza tego, że bił mocniej. Zresztą Tyson Fury potrafił we wcześniejszym etapie kariery kłaść tą swoją prawą ręką. Ten boks Fury'ego się zmieniał z boksu ofensywnego, potem pod Peterem zaczął boksować bardzo defensywnie, niekonwencjonalnie, teraz trochę wrócił właśnie bardziej do konwencjonalnego boksu. Z tym Fury'em bywało bardzo, bardzo różnie, natomiast to są wszystko moim zdaniem bzdury. Ta afera rękawicowa, pamiętam podobną sytuację przed walką Karla Frocza z Lucianem Butem. Większość fachowców, tak zwanych z oceanu, stawiała na Rumuna, który stacjonował w Kanadzie. Niektórzy nawet uważali, że on pokonał Andre Warda. Po tym, jak rozsmarował go po ringu Karl Frocz, nagle pojawiły się głosy, były też nawet jakieś tam zdjęcia, że Karl Frocz coś miał włożone w rękawice. Był to moim zdaniem taki sam nonsens, jak ta afera rękawicowa Fury'emu. Wydaje mi się, że to głównie ludzie z oceanu, którzy nie byli w stanie wyobrazić sobie zwycięstwa Fury'ego przed czasem, zaczęli szukać takich sensacji. Ja moim zdaniem żadnej sensacji tu nie ma. Została wykonana praca, żeby Fury'ego styl przekształcić na styl Jimu Krong, na bardzo ofensywny styl polegający na nieustannym pressingu, na siedzeniu na przeciwniku, właśnie na mocnych ciosach prawą ręką, które tutaj miały podparcie nóg, miały skręt, miały podparcie całego ciała w wypadku Fury'ego. Ten prawy Fury'ego bardzo się zmienił, zresztą o tym pisałem. Reasumując, afera rękawicowa Fury'ego moim zdaniem to absolutny nonsens. Natomiast jeśli chodzi o Tysona, myślę, że będzie zawodnikiem, który może dużo stracić na tej przerwie, która się teraz zapowiada na długą. Wiadomo, to jest zawodnik, który boryka się z problemami mentalnymi, który potrzebuje być w treningu, który potrzebuje mieć motywację, czyli kolejne ustawiane walki. Obawiam się teraz troszeczkę o Tysona, żeby znowu nie popłynął, ale miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Jest jeszcze w tle jakaś tam sprawa dopingowa, to myślę, że też jest bardzo, bardzo dziwna sprawa. Może jeszcze się o tym przy innej okazji wypowiem, ale też tutaj jakaś duża polityka w to wszystko jest zamieszana. Mniejsza z tym. Mówiłem o rękawicach Fury'ego. Jakie jeszcze były fantazy matchups? Była walka Mayweathera z Whittakerem, o tym się wypowiadałem. Tu z kolei wydaje mi się, że wzrost i zasięg faworyzowałby Floyda Mayweathera w tym pojedynku genialnych pięściarzy defensywnych. Minimalnie preferowałby Floyda, ale myślę, że to byłaby około remisowa walka, dlatego że oni by tutaj się straszliwie szachowali, straszliwie czarowali, zanim padłyby jakiekolwiek ciosy. Billy Joe Saunders kontra Eubank Senior. Billy Joe Saunders moim zdaniem obtańcowałby seniora, nie uszczelby się solidnych kąt prawą ręką seniora, natomiast wydaje mi się, że na kartach punktowych wygrałby Billy Joe Saunders. Ma mocną szczękę, myślę, że nie dałby się położyć, nie dałby się znokautować. Myślę, że styl młodszego Eubanka, czyli boks Swarmera, boks polegający na obleganiu przeciwnika, na zadawaniu mnóstwa ciosów, byłby bardziej dokuczliwy dla Billy Joe Saundersa. To było zresztą widać w pierwszej walce. Druga połowa walki należała do Chrisa Eubanka juniora.
właśnie taki styl, czyli dużo ciosów, aktywność, intensywność, bardzo moim zdaniem nie leżałby Billy Joe Saundersowi. Natomiast Eubank Senior był znacznie lepszy od Eubanka Juniora. Natomiast w tym konkretnym wypadku myślę, że lepszy styl na Billy Joe Saundersa miałby Chris Eubank Junior. Natomiast myślę, że Senior zostałby obskoczony, że te jego kontry prawą ręką nie wystarczyłyby. Bardzo dobrej strony pokazał się Eubank Senior w walce, już będąc pięściarzem na fali opadającej z Joe Calzaghe. Jednak Joe Calzaghe to był ofensywny pięściarz, pięściarz, który bardzo długo pozostawał w dystansie ciosu przeciwnika, natomiast Billy Joe Saunders znacznie lepiej używa nóg. Myślę, że obskoczyłby Eubanka Seniora. Vitali Klitschko versus Fury. No tutaj walka, z którą byłby na pewno duży kłopot. Vitali miałby problem z mobilnością, z zasięgiem Fury'ego, z jego długim lewym. Z kolei te odchylenia Vitalia też sprawiałyby kłopot Tysonowi. Jednak wydaje mi się, że gdyby Fury powielił taktykę z pojedynku z Władimirem Klitschko, oczywiście nie byłoby tak łatwo, byłoby znacznie trudniej tutaj Fury'emu, ale jednak postawiłbym na punkty na Tysona Fury'ego. Jeśli nie odpowiedziałem na wszystkie wasze pytania, po prostu dawajcie je nadal, zadawajcie je nadal, odpowiem w kolejnym Q&A. Na pewno czegoś nie zapamiętałem, na pewno coś pominąłem, ale na pewno będziemy robić kolejne Q&A, także spokojnie doczekacie się odpowiedzi na wszystkie pytania. Na dzisiaj będę kończył, to już kawałeczek ten program potrwał. Tak jak zawsze proszę łapki, lajki, udostępnianie. Widzimy się niedługo, będę robił wszystkie te rzeczy, o które mnie prosiliście w tych swoich wypowiedziach, komentarzach. Wszystkie te sugestie pamiętam, to są świetne, świetne wszystko materiały na kolejne programy, także powolutku będziemy to realizować. A na dzisiaj dzięki, cześć za oglądanie, do zobaczenia następnym razem.